Inne informacje: zwiotczenie powiek sprawia, że ludzie wyglądają na starszych i zmęczonych oraz jak zostało to wskazane wcześniej. Niektóre dane statystyczne wskazują, że w 2016 roku mogą utrudniać zdolność widzenia. Było to jedno z 5 najczęstszych zapytań estetycznych i najczęstszych zabiegów na salach operacyjnych świata. Warto pamiętać, że poddanie się takiej ingerencji jest bardzo niebezpieczne, bowiem wiele osób źle znosi znieczulenia przed udaniem się w stronę chirurgii kosmetycznej. Najlepiej jest uciec się do naturalnych alternatyw, których ciągłe stosowanie daje nam niesamowite i skuteczne rezultaty. W tym artykule opowiemy o środkach zaradczych pochodzenia naturalnego, których właściwości pomagają ujędrnić wiotkie tkanki, dostarczając im dodatkowych składników odżywczych. Aby uniknąć niechcianego przedwczesnego starzenia się. Naturalne środki, które ujędrnią zwiotczałe powieki. Najlepiej jest oferować naszemu ciału i organizmowi rozwiązania, które zapewniają witalność i nie powodują negatywnych skutków. Dlatego zawsze wybieraj naturalne środki. 1. Jabłko i miód, ze względu na znaczną ilość przeciwutleniaczy, wody i naturalnych włókien, maska z jabłkiem i miodem jest skutecznym lekarstwem na utratę jędrności. Regularne stosowanie tej maski zmniejsza zwiotczenie i zapobiega utracie elastyczności skóry i przedwczesnemu marszczeniu, która wpływa na piękno naszych powiek. Co należy zrobić? Pokrój jabłko na kilka kawałków i zmiksuj je, na przykład składniki. 1 jabłko, 2 łyżki miodu, 50 gramów. Po uzyskaniu pożądanej konsystencji wymieszaj ją z łyżkami miodu w blenderze, aż uzyskasz gładki przecier. Nałóż maskę na powieki i pozwól jej działać przez 20-30 minut. Opłukaj zimną wodą i powtarzaj to co najmniej 3 razy w tygodniu. 2. Torebki z herbatą. Na zwiotczenie powiek zaleca się też stosowanie torebek z rumiankiem. Ponieważ zawiera on w sobie leki przeciwzapalne idealne w zwalczaniu wspomnianego problemu. Co należy zrobić? Włóż torebki z rumiankiem do zamrażarki i pozostaw na noc. Składniki. 2 torebki z herbatą rumiankową. Następnego dnia rano usuń torebkę i połóż zamrożoną konsystencję herbacianą na powiekach, ok 20 minut. 3. Owsie z, miód i jaja. Składniki, które łączymy w tym zabiegu ujędrniającym, zawierają witaminy, minerały i niezbędne aminokwasy, które pomagają naprawić zwiotczałą skórę powiek. Wchłanianie tej mikstury zmniejsza utratę elastyny w powiekach i nawiasem mówiąc, zapewnia efekt ujędrniający i zdecydowanie odmładzający. Składniki. 1 łyżka płatków owsianych, 15 gramów, 2 łyżki miodu, 50 gramów, 1 żółtko. Przygotowanie: dodaj owsiankę do miski i wymieszaj ją wraz z miodem i żółtkiem. Wetrzyj mieszankę w powieki i jeśli tylko chcesz, nałóż pozostałą mieszaninę na twarz. Pozostaw na 30 minut i spłukaj zimną wodą. Powtarzaj 2-3 razy w tygodniu. 4. Rumianek i ogórek. Przeciwzapalne i ujędrniające właściwości rumianku oraz ogórka łączą się w naturalny tonik, który oprócz zmniejszania efektu opadających powiek, zwalcza worki i cienie pod oczami, które wpływają na kontur naszego oka. Składniki. 2 łyżki kwiatów rumianku, 30 gramów, 1 szklanka wody, 250 ml, ziet ogórka. Zwiotczałe powieki nie będą stanowić już problemu. Przygotowanie: dodaj kwiaty rumianku do kubka z wrzącą wodą i pozwól im odpocząć,
aż na par ostygnie. Po przygotowaniu odceć napar i wlej go do blendera z połową ogórka. Odłóż miksturę do lodówki i pozostaw na 2 lub 3 godziny. Pozostaw na 30 minut i spłukaj zimną wodą. Zastosuj tonik na powiekach i wokół oczu. Powtarzaj to 2 razy dziennie, rano i przed pójściem spać. 5. Domowy krem z aloesem na zwiotczenie powiek. Aloes ma niesamowite właściwości, które znacznie nawilżają skórę, także jeśli chodzi o zwiotczałe powieki. W połączeniu z innymi składnikami pochodzenia naturalnego będzie doskonałym sojusznikiem w procesie odzyskiwania jędrności skóry. Składniki: 2 łyżki płatków owsianych, 30 g, 4 łyżki jogurtu naturalnego, 80 g, 4 łyżki żelu aloe vera, 60 g, 5 plastrów ogórka bez skórki. Przygotowanie: wymieszaj wszystkie wymienione składniki w blenderze. Zastosuj powstałą kremową pastę na powiekach i pozwól jej działać cuda przez 20 minut. Po upływie wskazanego czasu spłucz dużą ilością zimnej wody. Pamiętaj, że musisz być konsekwentny i zdyscyplinowany, aby uzyskać oczekiwane rezultaty. Nie zapominaj, że lepiej jest zachować spokój i czekać na dostateczne wyniki, jeśli chodzi o zwiotczałe powieki, niż natychmiast przechodzić do chirurgicznych alternatyw, które mogą spowodować większe obrażenia i więcej stresu w Twoim życiu.